czy skocznie i tak dalej, ale styl ciągle ten sam. Aż wreszcie na skoczniach pojawił się Jan Boklew. Szwed skakał brzydko, rozstawiał w powietrzu szeroko narty. Twierdził, że po kontuzji nie potrafi ich prowadzić równolegle. Publiczności się to początkowo nie podobało, sędziowie wystawiali Szwedowi bardzo niskie noty za styl. A tymczasem Boklew ciągle skakał tym dziwacznym stylem, ale skakał coraz dalej. Okazało się, że styl V, bo tak on został nazwany, daje większą nośność, a co za tym idzie, dużo większe odległości. Naukowcy wzięli ten styl pod lupę, trenerzy na swój warsztat i dokonała się rewolucja. Młodzi zaczęli uczyć się tego nowego stylu, a starzy zaczęli się na niego przestawiać. Tymczasem prekursor tego stylu, Jan Boklew, po kilku sezonach zniknął ze skoczni.